Co tam masz? A, śmietnik tu mam, Grzesiu. No i w końcu znalazłeś miejsce, do którego należysz. Cześć, siemanko, z tej strony Klot140 i witam was w kolejnym odcinku serii Minecraft z modami. Dziś mam dla was modyfikację, która... no, w skrócie jest troszeczkę polskim YouTube'em, bo co ona dodaje? Śmietnik, tak, dodaje do naszego świata śmietnik. Crafting tego śmietnika jest dość prosty, bo potrzebujemy jednego kaktusa i 8 bloków któregoś z tych materiałów. Albo to jest obsydian, albo to jest czarny beton, albo to jest blok węgla, albo to jest czarny cement, albo czarna glazurowana terakota. I tak, cóż na to robi? No bo tak, mamy taki klocek wtedy, dostajemy o taki klocek wyglądający jak gwiazdy. I tak, jak klikniesz go, postawisz, to się nic z nim nie dzieje. Nie wiem, może zróbmy tak, też się nic nie dzieje. I jak go używać? I nie ma problemu, już wam pokazuję. Jeden z możliwych użyć jest po prostu postawienie go pod ziemią albo na ziemi, w sumie nieważne gdzie. I hop, pera. Wrzucamy i ten przedmiot zniknął. Tak, przedmioty, które zostały tu wrzucone, zniknęły. Jak nawet opis tego przedmiotu wskazuje, mówi... Jak sam opis wskazuje tego przedmiotu, jest to czarna dziura i przedmioty, które tam wlecą, już nigdy z niego nie wrócą, dlatego trzeba uważać. Tradycyjne śmietniki, które na co dzień były używane w grze w Minecrafcie, no to taki zwykły kaktus, albo na przykład taka lawa. Była jeszcze opcja z stworzeniem mechanizmu, który by wrzucał to, ale po co się w to bawić, skoro możemy mieć jeden taki klocek i wszystko zmani. To mamy wersję ze skrzynką, możemy wrzucić od razu całą skrzyneczkę i to będzie się spokojnie schodzić. Tu mamy opcję bardziej skomplikowaną. Jest nią na przykład tak, że ten przedmiot jest w podajniku. I tak, jakbyśmy mieli mechanizm, byśmy wrzucali do podajnika i to by szło tunelem prosto do śmietnika. Oj, to szybko idzie. Niestety, to już wszystko, co daje ta modyfikacja. Jest naprawdę króciutka, ale uważam, że jest naprawdę ciekawa. Wobec tego ja już się z wami żegnam i pozdrawiam. Fajne dzianko. Męskich nie było? Cześć, siemanko, z tej strony Klot140, witam was w kolejnym odcinku z serii Minecraft z modami. Dziś mam dla was modyfikację, która dodaje do naszego świata survival, taki z prawdziwego zdarzenia. Dlaczego? Już na początek, z tego co zauważyliście, mamy pragnienie. Ale to nie jest jedyna opcja. Bo same pragnienie, dobra, było pełno takich modów, ale tu mamy jeszcze temperaturę. Tak, musimy kontrolować temperaturę. Mało tego, dodaję jeszcze parę przedmiotów. Ważne jest, że nie mamy na start tyle serduszek, ile trzeba.